Tomasz Czerwiński, przegrałeś, ale walka nie zła. No, ja nie uważam, żeby to była dobra walka. Jestem bardzo rozczarowany swoją postawą. Bardzo jesteś rozczarowany. Powiedz, bo to zakończenie było takie nie do końca klarowne dla nas. Zostałeś podduszony i dlatego się poddałeś? Nie, duszenia nie było. Była bardzo nieprzyjemna dźwignia na szyję. Ja mam problemy, jak już wcześniej wspomniałem, zresztą wodarze Fenu o tym też wiedzieli. Mam pewne problemy z kręgosłupem na odcinku szyjnym również i Tybeniusz spadł, trzymając mnie w duszeniu, spadł na mnie, przydusił i w dziwny sposób mi się skręciła głowa i to była bardziej dźwignia na kręgosłup, na szyję niż prawdziwe duszenie. Z racji tego, że jestem kontuzjowany, odklepałem, bo nie będę ryzykował inwalidztwa. Wyglądało to tak trochę jakbyś się poddał, dlatego że jesteś, byłeś już zmęczony, ale miałeś jeszcze tlen na walkę. Nie, ja nie byłem zmęczony. Ja zawsze wyglądam w walce na bardzo zmęczonego, dlatego że ja mam 9-krotnie złamany nos i ja nie oddycham przez nos. Ja zawsze oddycham przez usta, nawet gdy nie jestem zmęczony. Podczas walki zawsze oddycham z otwartą buzią i wszystkim się wydaje, że ja już jestem wykończony. Nie ukrywam jednak, że przed tą walką zjadła mnie trema. W momencie, gdy wychodziłem, rozgrzewka była przepiękna. Mamy zresztą nagraną rozgrzewkę i kombinacje kolana, low kick i obalenia, no wszystko wchodziło tak, że ja byłem przekonany, że tą walkę szybko wygram. W momencie, gdy wychodziłem do walki na tej scenie, zdałem sobie sprawę z tego, że będą mnie oglądali miliony telewizów, będzie mnie oglądało miliony, będą mnie oglądali telewizowie i będzie ich miliony. O, pogubiłem się, gramatyka. Nieważne. Zdarza się każdemu. Rzadko w Polsce bywa. Rzadko, i 11 raz mieszkam w Anglii. Nie, raczej nie ma problemu z Polski, tak zdziwiony jestem. Nieważne. Zżarła mnie trema fakt tego, że katowicki spodek i Polsat na żywo, rodzina, koledzy, znajomi i no nie ukrywam, po prostu wychodziłem, to wszedłem do tego ringu, jeszcze te pierwsze 30-40 sekund jeszcze czułem się w miarę okej, ale w pewnym momencie po prostu to nogi jakby były z kamienia, ręce z kamienia, w ogóle nie było kombinacji, były bity, cepy, pojedyncze ciosy, krótkie, sztywne, sygnalizowane. Jestem bardzo zawiedziony swoją postawą. No ja mogę tylko przeprosić tych ludzi, którzy we mnie wierzyli, że nie pokazałem tego, co tak naprawdę potrafię. Ale ty przecież jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem. Walczyłeś w Wielkiej Brytanii, w Rumunii, na dużych galach. Chcesz powiedzieć, że ta jest jakby większa i bardziej cię stremowała? Nie, sama gala może nie i przeciwnik również nie, bo ja już z Tyberiuszem rozmawiałem, to nie był fakt tego, że Tyberiusz, bo jak ja wcześniej wspomniałem, sam szacunkiem do Tyberiusza jako zawodnika MMA, ja walczyłem wcześniej z dużo bardziej klasowymi zawodnikami niż on i trema mnie zżerała. Mnie zżar fakt tego, że pierwszy raz w życiu walczę w Polsce. I będzie to leciało na żywo w Polsacie, będzie mi oglądało miliony telewizorów i w tym będzie mnóstwo ludzi, którzy mnie znają i mnie po prostu to przerosło. Tutaj rozmawiałem przed rozmową z tobą, z Tyberiuszem i mówi, że dostał dwa razy dwa potężne ciosy, które go bardzo podłączyły i powiedział, że był blisko poddania się. Nie, ja rozmawiałem z Tyberiuszem i ja mu powiedział od razu, że gdybym ja ucelował i gdybym ja walczył na luzie i gdyby te ciosy weszły, to byłby nokaut ciężki, bo ja mam naprawdę przepotężne uderzenie i ja wiem, że to jest mój ogromny atut, aczkolwiek z całym szacunkiem do niego i dzięki za to, że tak mówi, ale ja jestem bardzo strzelany. To była katastrofa. Te ciosy były, tak jak wcześniej wspomniałem, krótkie, sztywne, sygnalizowane, bite cepy pojedyncze. Szczęścia, że uceluje i znokautuje. Znokautuje się wtedy, kiedy przeciwnik na mnie oczekuje twojego ciosu, a nie wtedy, kiedy kiedy ty się zachowujesz jak 200-kilowy tur na filmach amerykańskich i machasz wielkimi okrężnymi cepami. Strasznie jestem zawiedziony. Ja wiem, że wieszam na sobie teraz wilki, ale ja jestem bardzo krytyczny wobec własnej osoby i na pewno ciężko przeżyję tą przegraną. Nie ze względu na to, że przegrałem z Tyberiuszem, nie ze względu na to, że to jest kolejna przegrana w moim życiu, tylko ze względu na to, że przegrałem z własną psychiką. Zżarła mnie trema po prostu, nie będę ukrywał.
chciałbyś znów zawalczyć w FEN przed właśnie publicznością Polsatu? Jak najbardziej, już jestem, że tak powiem, pierwsze płoty za koty, teraz już wiem, jak to wszystko wygląda i tak jak powiedziałem, jeżeli dostanę uczciwy 12-tygodniowy okres przygotowawczy i Federacja FEN podpisze ze mną kontrakt, daj Boże, na kilka walk, to ja jestem gotów zawalczyć. Taką troszeczkę może na przetarcie i wtedy byłbym gotów, żeby się zmierzyć jeszcze raz z Beriuszem czy jakimkolwiek innym zawodnikiem wagi ciężkiej tej federacji. Materiał marketingowy w tobie jest, wiadomo, waga ciężka zawsze ekscytuje kibiców, a ty jesteś taki wielki, że ledwo mieścisz się w moim kadrze. No, ja czuję, żeby być taki szczupły, to jestem na bardzo niskowęglowodanowej diecie, bo dużo ludzi myśli, że ja chcę być taki wielki, a ja właśnie nie chcę być taki duży i ja jem dziennie w granicach 150 gram węglowodanów, dlatego żeby nie być taki duży. Ja ważę 125 kg na ciężkim odchudzaniu, bo dla mnie naturalna waga to jest 135. Ja ważę 125 kg na ciężkim odchudzaniu, bo dla mnie naturalna waga to jest 135-140 kg, to jest normalne. Słyszałem, że próbowałeś sił w kickboxingu. Będziesz kontynuował tą serię? Ja wcześniej wspomniałem, kickboxing to jest... Ja traktuję kickboxing jako ciężki sparing, za który mi płacą. W żadnym wypadku. To nie jest sport, w którym ja w ogóle kiedykolwiek wiązałem jakąkolwiek karierę czy przyszłość. Dobrze płacę za te walki. Ja to jest to samo, co ciężki sparing w klubie. Jeżeli mi ktoś płaci za to dobre pieniądze i jeszcze przy okazji lecę sobie do Włoch czy gdziekolwiek indziej. Czy ja pobiję się z kimś w klubie, czy ja się pobiję z Moraszanu czy z kimkolwiek innym i jeszcze mi za to zapłacą kilka tysięcy funtów, to dlaczego nie? Okej, okay. Ty nie jesteś zadowolony, ja jestem zadowolony, bo walka była ekscytująca, były ciężkie grzmoty. No fajnie, że dzięki za te swoje słowa, bo miło, ale ja wiem, że walka była katastrofa i no ja mogę tylko przeprosić wszystkich moich fanów, kibiców, ludzi, którzy we mnie wierzyli, no bo nie pokazałem nawet 10% swoich możliwości, nie było kombinacji, miałem obalić Tyberiusza, obalenia na rozgrzewce wychodziły mi przepięknie, dojścia, kończenia, Właśnie nawet nie spróbowałeś tego obalenia. Jest koniec, no naprawdę jestem załamany, nie? Naprawdę, wierz mi, że jestem załamany swoją postawą. Ale może FEN da ci jeszcze szansę i będziesz się odbył. Daj Boże. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w Polsce. Dziękuję bardzo.